Cześć moi drodzy, witam Cześć. Was wyjątkowo w takich pięknych okolicznościach przyrody, dlatego że jak widzicie dzisiaj, nie wiem czy Adam tam odwraca lustrzenie czy nie, odwraca. Zaproszono nas na rajd rowerowy, wyobraźcie sobie. Nas. Po takich ładnych okolicznościach Góra, przyrody będziemy rajdowali. Jesteśmy w Przesiece. No i widzicie już z kim? Jesteśmy przygotowani, moi drodzy, do rajdu rowerowego wszechstronnie. Jak widzicie, w głowę kaski nam się mamy. Już nic nie stanie. To, co miało się stać, to już się stało. Dokładnie. Lepiej nie będzie, gorzej nie będzie. Może być tylko lepiej. Powiemy Wam w bardzo skrócie o tym, co w mijającym tygodniu na rynku mobilnym po raz kolejny. Od czego zaczynamy? Są może chronologicznie. Zadebiutował Xiaomi Mi 9T, taki ładny, czyli Redmi K20, prześliczny telefonik, tutaj testujemy, spróbujemy trochę zdjętek porobić. Kosztuje 1599 albo 1699. To w zależności od wersji od pamięci. 664 albo 628. Dokładnie. Specyfikacją nie będziemy Was zanudzać, bo to jest Redmi K20, już to doskonale znam, a jak nie wiecie, to sobie sprawdzicie, jest w opisie link do specyfikacji, no i do newsa, i do filmu z takimi pierwszymi wrażeniami. Ja tylko powiem, że on bardzo ładnie wygląda. Nie wiem, czy tak, mieliście okazję piękny go jest. Z bliska zobaczyć, czy nie. Fajnie się mieni. Słońca nam trochę brakuje, ale i bo tak, on by się i tak wygląda zarąbiście mienił. Ale wiecie co? Bardzo łatwo zbiera ślady paluchów i go trzeba czyścić, żeby był nadal śliczny. No tak, a on jest tak ładny, że go szkoda chować w pokrowcu, moim zdaniem. Daje się łatwo wyczyścić? Więc daje się dosyć łatwo wyczyścić, w związku z tym może się no, pokryć. Dokładnie. I nie wiem, jak wyświetlacz. No też fajnie. Kolejna rzecz, która u nas zadebiutowała w Polsce, to jest Alcatel 3 2019. Telefon za 649 zł. Dosyć prosta konstrukcja, bo jest ekran niespełna 6-calowy HD+, jest Snapdragon 339, ale 4 plus 64 giga pamięci, czyli całkiem nieźle jak na, powiedzmy, klasę budżetową. Z tyłu podwójny aparat 13 plus 5 do rozmywania, z przodu 8. Bateria taka przeciętna 3500 mAh. Nie, no to jest niezłe jak na 6 cali i w niską półkę, w zasadzie niską, tu średnią. Producent zapewnia, że jest super optymalizacja zrobiona. Nie mieliśmy jeszcze okazji się przekonać, może będziemy mieli. Na razie trzeba wierzyć producentowi. Kolejna rzecz, bo nadal jesteśmy w Polsce, Oppo Reno Z. Czyli z tej serii Oppo Reno, model chyba najtańszy, dobrze mówię, najtańszy. 1499 zł za Full HD AMOLEDowy ekran 6,4 cala, procesor Helio P90, pamięć 4 plus 128 i bateria 4035 mAh. No to jest to szybkie ładowanie Oppo w wersji 3.3. Wiecie co? No ja teraz testuję Oppo Reno, ten Time Zoom, ten taki z taką przedziwną nazwą. I faktycznie mam go w pokrowcu, więc no, nie ma co pokazywać. Bez pokrowca no, to jest ten, pokazać. To jest ten drugi Oppo, ten najdroższy z kolei. On jest matowy troszeczkę. No tak. I faktycznie to ładowanie robi robotę, z tym, że tu jest to jeszcze szybsze niż, o ile dobrze pamiętam. Sprawdźcie sobie w specyfikę. Supervox zdaje się nazywa, tak. No ale ten Reno Z też dosyć fajnie wygląda, bo jest ta sama stylowa, czyli z tym takim błyszczącym paskiem biegnącym przez całą wysokość telefonu, z aparatami fotograficznymi zlicowanymi, z obudową niewystającymi, co jest bardzo fajne. No i tyle. Skoro jesteśmy nadal w Polsce, nie wiem czy pamiętacie, całkiem niedawno mówiliśmy o tym, że debiutuje, właściwie nie debiutuje, zapowiedziany LG G8S. LG G8S wczoraj zadebiutował w Polsce. Byłem, puściłem Wam materiał, Adaś podlinkuje. To, co można fajnego powiedzieć o tym smartfonie, to to, że rzeczywiście niemalże dogania flagowca. To nie jest oczywiście G8, ale daleko jej nie brakuje. Tam nadal jest Snapdragon 855, nadal jest fajny OLEDowy wyświetlacz, dosyć duży, mniejszy niż w wersji głównej. Jest bardzo fajny zestaw aparatów, które zresztą dostały nawet zaklasyfikowany jako, no cóż, w zależności od organizacji różne aparaty są na topie telefoniczne. Ta jedna z organizacji związanych z operatorem Vodafone stwierdziła, że jest to w ogóle najlepszy zestaw aparatów na rynku. To, co jest fajne, to po pierwsze norma militarna, po drugie IP68. Ten wyświetlacz rzeczywiście bardzo, bardzo sympatyczny. Ale cena zabija. Jest to rzeczywiście
No, fajny są smartfon. Gratisy, znaczy inaczej, jest za co no. zapłacić, dlatego że to jest smartfon właśnie. Oczywiście bardzo mocno zbliżony specyfikacją do smartfonów flagowych. Cena jest powyżej 3000 zł, z tym, że w odpowiednim okresie, jeżeli zdążycie kupić, ten okres jest dosyć długi. Kupicie go w miarę tam sprawnie. Jest 400 zł cashbacku, który powoduje, że już schodzicie z ceną poniżej tych 3000. Dostaniecie wypłatę z bankomatu po prostu. Dokładnie, do ręki. Natomiast druga sprawa to jest to, że jeżeli również kupicie go w tym okresie promocyjnym, to dodatkowo dostaniecie roczną gwarancję na wyświetlacz. Nawet jeżeli sami go uszkodzicie, to wymienią nawet jeżeli z waszej winy, to wymienią go za free. Ta wymiana jest według producenta warta kolejne 600 zł, czyli 1000 zł jakby obniżki na telefonie. Kurczę. Według producenta. Ale tak, czyli wychodzi dwa z hakiem. Tak, no, ale nawet tak jakbyśmy patrzyli po cenach wolnorynkowych, to 600 za wymianę wyświetlacza to nie jest dużo. Znaczy w tej chwili jest troszeczkę tak, że bardzo wielu producentów rzeczywiście promocyjnie wymienia te wyświetlacze, no, jeżeli coś się komuś stanie, także jest to taki trend ostatnio w Polsce, jeżeli no, ale chodzi o są bonusy, także to jest dosyć fajne, że nie to jest. To znaczy mnie się ten smartfon podoba. On jest bardzo fajny, bardzo zgrabny, cieniutki. Warto go obejrzeć, chociaż jeżeli się w tej chwili rozglądacie za smartfonem i to takim, który rzeczywiście potrafi bardzo dużo. Jest świetne oprogramowanie, tam jest obsługa gestami, która jest w zasadzie ciekawostką, ale jest to. Jest bardzo szeroki notch, ale ja wybaczam G8S ten szeroki notch ze względu na to, moi drodzy, że z przodu jest czujnik podczerwieni, jest kamerka jedna, jest kamerka druga i to jest najdokładniejszy układ do rozpoznawania twarzy z obecnych na rynku. Znaczy, rozwiązanie najlepsze do rozpoznawania twarzy z obecnych na rynku, bo takie samo rozwiązanie było na przykład w Mate 20 Pro, tak? Mm. Gdzie też był ten szeroki notch, natomiast tutaj to jest i warto o tym jeszcze wspomnieć. Tyle chyba, jeżeli chodzi o tego LG-ka. W zeszłym tygodniu o tym telefonie mówiliśmy, więc możecie wrócić do tygodniówki poprzedniej i tam jeszcze trochę więcej o nim mówimy. W Chinach z kolei pokazał się Honor Play 8. Z tym, że to już znamy, bo to jest po prostu rebranding telefonu. To znaczy nie warto się nim tak naprawdę interesować, chyba że chcecie sobie utrudnić życie szukając niskiej półki. Dlatego, że to jest smartfon z niską specyfikacją, z niską ceną, ale trzeba go sprowadzać z Chin. W związku z tym pozbędziecie się w ten sposób, no. dosyć prosty sposób gwarancji i tego, no, że gdyby upierdliwość, coś, to... a w zasadzie u nas podobne telefony też znajdziecie, z tym, że no ten w Chinach by kosztował 330 tak. zł, ale tak jak patrzę na tą specyfikację, to no dobra, prawie dwa razy droższy jest ten Alcatel, o którym chwilę temu mówiliśmy, ale ma dwa razy tyle RAMu i myślę, że kurczę, choćby z tego względu już warto go kupić, wybrać bardziej niż tego Honora. Tutaj w tym Play 8 jest najniższy procesor Helio A22 i 2 giga RAM, tak. Nie urywa to żadnej części ciała, prawda? Także nie warto sobie prawdopodobnie zawracać. Nie jesteśmy w Chinach, wspominamy tylko z kronikarskiego obowiązku. No i oczywiście ponownie wracają ploty o Honorze 9X. 9X i 9X Pro, bo Honory chadzają parami, w związku z tym tutaj no co, no, nie jest to nic pewnego na razie oczywiście. 6,59 cala Full HD+, Kirin 810, bateria 4000, ma być NFC. Nie wiem czy w obu, czy tylko w Pro, ale jeszcze tego nie wiadomo. No i co ciekawe, Android 9, bo wcześniej chodziły plotki, że to będzie pierwszy telefon z systemem Arc, Huawei. Czy tam tak. Hongmeng. Anyway, z systemem Huawei. No okazuje się, że według teraz kolejnych przecieków jednak będzie normalny Android. No cóż, plotki plotkami, nie każde się sprawdza, a jak już przy plotkach jesteśmy, to też tak szybciutko, kronikarsko, wypłynęła specyfikacja Xperia 20. To ma być telefonik na japoński rynek, więc raczej do nas nie zawita. Ma tam być Snapdragon 710, 4 lub 6 giga RAMu, 64 albo 128 giga pamięci wewnętrznej. Niezły średnia, plus niezły 6 średnia, cali. Nie znamy pojemności baterii, bo to pamiętam, tak, że byłoby dla mnie najciekawsze, ale znów, rynek japoński, więc nas to średnio. Trochę bardziej nas, ploty o Galaxy Note 10 i Note 10 Plus. Pojawiły się rendery, podobno już producenckie, taki Lixter z Berlina, Roland Quant niejaki, opublikował. Wierzmy lub nie wierzmy, no, tak, wyglądają dobrze. Jeżeli uwierzymy, a bo jeszcze dodatkowo pojawiły się te zdjęcia z FCC, z amerykańskiego urzędu certyfikacyjnego i one pokazują, że nie ma mini jacka,
Te rendery od Quanta wskazują, że wcześniejsze przecieki dotyczące centralnie położonego aparatu w otworku na froncie też są celne, że tylny aparat będzie ustawiony pionowo w narożniku, też się to wszystko zgadza. Patrzcie, czyli wszyscy przechodzą do jednego układu, Samsungi nie będą wyglądały jak Samsungi. Ale z przodu będzie wyglądał inaczej. Tylko, że no tak, trochę straci swojego stylu. No jeszcze Quant powiedział, że napisał, że będą nowe słuchawki przewodowe, skoro nie ma mini jacka, więc będą słuchawki pewnie z USB-C możliwe, że będzie tak jak w HTC jakiś dodatkowy układ zaszyty we wtyku tych słuchawek, bo mają one mieć układ redukcji szumów otoczenia. No i do tego ładowarka nowa 20W i bezprzewodówka 9W również mają z tym telefonem zadebiutować. I najciekawsze teraz, słuchajcie, wypłynęły ceny obu modeli, więc w Europie mają być wersje od 256 GB pamięci wewnętrznej wzwyż, czyli pewnie 512 będzie. No i te najtańsze wyjściowe modele mają kosztować 999 i 1149 euro, co po przeliczeniu daje 4270 i 4905 zł. Tak w zaokrągleniu pi razy 6, czyli no, ceny powiedzmy, że będą na poziomie Note'a, no i tyle. Rysik ma być taki trochę uproszczony, straci tą metalową ładną skówkę, będzie w jednolitym kolorze. Będzie fajny kolor taki opalizująco biało-fioletowo-niebieski coś w tym stylu. No z tym, że to są dalej ploty. No. Chciałem powiedzieć, że ceny są do przyjęcia, ale tak nie jest. Dlatego, że 5000 za ten wysoki model to już jest cena dla mnie przynajmniej abstrakcyjna. No jest troszeczkę. Natomiast w tym momencie tak to wygląda. No flagowce po prostu kosztują bardzo duże pieniądze i nic na to nie polega. Tak będzie. Ale. Samsung, jak już jesteśmy przy nim i męczymy tego Samsunga, to zróbmy to do końca. Planuję jeszcze wypuścić telefon, który ma być najtańszym w momencie debiutu terminalem 5G. Będzie to A90, o którym też już kiedyś gadaliśmy i były plotki, że będzie wersja LTE i 4G. Teraz jest kolejna plotka, że będzie tylko 5G. Tak. LTE i 4G powiedziałem, Boże. No, dobra. Starze. Wiecie o co chodzi, LTE i 5G. Akumulator duży 4500 mAh, Snapdragon 855, co było do przewidzenia i ekran Full HD. Ten model LTE, czyli ten teoretycznie słabszy, miał mieć ekran o wyższej rozdzielczości, ale no, skoro podobno go nie będzie, to go zostawmy. Ostatni Samsung, który jest na horyzoncie, nie ostatni, wróć. Przedostatni to jest A50s z Exynosem 9610, 4+64 pamięci, ekran Full HD+. Oczywiście znowu to są ploty, ale ploty poparte benchmarkami. Jeżeli telefon nie zrobił w konia benchmarków, bo to tak by zadziałało, no to też taki będzie kolejny A50, czyli Zescom. Jeszcze być może będą kolejne modele, bo jeszcze się pojawiły jakieś tam dwa Samsungi, których numeracja ta tam A400, A500 i tak dalej wskazuje, że też przynależą do klasy A, może A50e, bo takiego jeszcze nie mamy. No i ostatni M60 na filmie. Kompletnie niewiarygodny Lixter, kompletnie niewiarygodny filmik, no ale pokazał, jako ciekawostkę sobie możecie obejrzeć. Co nam jeszcze, Jacku, zostało? Tak patrzę, Pixel 4, rendery, no nadal Pixel wygląda paskudnie, nie ma notcha, za to jest dziwna ramka, ekran jest z bardzo wąską ramką na dole, ale z dużo szerszą u góry, no jest tą ogromną wyspą z aparatami fotograficznymi na tyle. Wygląda to trochę dziwnie, moim zdaniem prywatnie zdecydowanie gorzej niż poprzednie Pixele, mi się to nie podoba, ale miejmy nadzieję, że one i tak do nas nie dotrą, a jak dotrą, to będą pieruńsko drogie, więc zostawmy to. Adam tutaj wypisał już, ciężko mu dzisiaj przerwać, nie? Właściwie powiedział o wszystkim, ale chyba dobrze mówił, to mu za moment poleje mineralnej. Natomiast jedna rzecz tutaj, bo wiecie, po podróży jesteśmy, dopiero co przyjechaliśmy, góry są śliczne, ale pada i... Będą jaja na tych rowerach. Mineralną jutro się musimy ratować, bo człowiek odwodniony, szczególnie na rowerze, to człowiek zły i źle się czujący. Adam tutaj wypisał, ja dodałem w tym tygodniu do katalogu taką markę, która się nazywa Sanson. Marka jest indyjska i tak naprawdę diabli wiedzą, co to jest. Musieliśmy... Przerwę ci, przepraszam. Ja się doczytam, że ta firma ma jeszcze jakieś związki z Niemcami. Że ona niemiecka, w Indiach sprzedają. Ona nie jest niemiecka. Oni piszą w sieciach społecznościowych, no właśnie, design in Germany. To znaczy, że zostały zaprojektowane w Niemczech.
i oni tam pieją zupełnie nad tymi projektami. Jakiś Niemiec się pod tym podpisał. Tak, no, natomiast te smartfony nie są, jeżeli chodzi o design, jakieś niesamowite. Natomiast Sensor X trzeba było umieścić ze względu na to, że Hindusi się odgrażają, że będzie to pierwszy smartfon na rynku, który będzie miał przedni aparat pod powierzchnią wyświetlacza. Czyli nie będzie tam notcha, aparat nie będzie wysuwany. Wierzymy lub nie wierzymy. Wiemy, że Xiaomi i Oppo ścigają się, jakby starając się wrzucić na rynek. I trochę dziwnie wygląda, że tu nagle jakieś Sensor... Nie dam rady pogadać, nie dam rady. Sorry. Opowiadaj. Dobrze ci dzisiaj idzie, dawaj. Nie, no specyfikacja jest po prostu, słuchajcie, z kosmosu, bo oczywiście 5G, no jak żeby inaczej, Snapdragon 855, jak żeby inaczej, ekran 90 Hz odświeżanie, to jest 4K już rozdzielczość, nie? Tak, no, 4K. Oczywiście AMOLED, 6,3 cala, tam imponujący współczynnik zagęszczenia pikseli wychodzi po prostu. Bateria 4500, tak? Mega, tak. 50-watowe ładowanie. Tak, 12 plus 512 giga pamięci. Oczywiście 48 megapikseli z tyłu, układ trzech kamer i powiększenie pięciokrotne hybrydowe. Tak, i szerokokątny aparat, i IP67. A tutaj jakby spuścili stąd, czemu nie 68? Ten przedni aparat, który ma być pod ekranem, 32 megapiksele, obiektyw z przysłoną 2. Przy czym, słuchajcie, tak, że ja się mogę oczywiście podśmiewać, natomiast tak naprawdę nie mam pojęcia, jak jest, no, dlatego że... Tak, i pokrzeby robiąc, oni to wprowadzili, nie? Robiąc research, znalazłem tę firmę właściwie wyłącznie w internecie, jeżeli chodzi o stronę główną. Znalazłem pana, który firmuje tę firmę swoim nazwiskiem. Natomiast sprzedaż jest prowadzona wyłącznie offline. Ona jest wyłącznie prowadzona w jakichś sklepach, w jakichś punktach dystrybucji w Indiach. Trudno jest pana sprawdzić, dlatego że dziennikarze indyjscy na przykład nie publikują jakoś gremialnie testów tych smartfonów. Tych smartfonów tam kilka w ich ofercie jest, przy czym ze dwa przynajmniej mają całkiem sensowną specyfikację, tylko to jest specyfikacja nadal na papierze. Jeden z naszych stałych użytkowników zwrócił mi uwagę: Jacek, gonisz nas, że tutaj nierzetelnie podajemy dane z kosmosu, że ze strony producenta, sam a sam podałeś. Ale ja podaję, słuchajcie, ze strony producenta te dane. To nie jest tak, że ja je wyssałem z błędnego palca, tylko rzeczywiście podałem to, co podaje producent. Inna sprawa, że lepiej nie podchodzić do tego z hura optymizmem, lepiej ostrożnie. Nie odkładajcie jeszcze pieniędzy na to. Na szczęście rzecz nie jest dostępna online, w związku z tym mam nadzieję, że nikogo z naszych widzów nie podkusi, żeby jednak szukać tego smartfona i go sobie sprowadzać. Nie, no wiesz co, taką specyfikację, jeszcze jakby była w dobrej cenie, to sam bym chętnie przygarnął, może nie wiem, czy bym kupił, ale na pewno bym chętnie się z tym telefonem zapoznał, ale wiecie co, ja news o tym telefonie zatytułowałem, że to jest telefon jak z bajki i to dosłownie, bo jak dla mnie to jest taka trochę bajka. Myślę, że po prostu producent chciał sobie narobić hajpu. No i to mu się udało, bo teraz o nim gadamy. News czytało całkiem sporo ludzi, więc natomiast pyknęło. Specyfikację, słuchajcie, opublikował jeden serwis indyjski, zanim od razu leaksterzy indyjscy, którzy mocno się udzielają na Twitterze, puścili to natychmiast. A producent, słuchajcie, mimo tego, że oficjalnie tej specyfikacji u siebie na stronie nie umieszcza tego jednego konkretnego modelu, to cytuje wszystkich tych, którzy ten przeciek umieścili u siebie, także z tym taki jakby podpisuje się pod tym, co inni puścili. No wygląda to dziwnie, ale mówię, ja mam taką nieodparte wrażenie, że po prostu producent sobie chce zrobić hype i podciągnąć sprzedaż tych pozostałych modeli. A Sensor to ci, co taki fajny telefon mieli, to ja sobie kupię ten, co na razie jest, bo jest tańszy. Nie. Model jest możliwy, oczywiście, że trafiliśmy na bardzo bogatego mieszkańca Indii, który ma firmę i który sobie postanowił, że zobaczymy, co Chińczycy mają. Pozbieramy, oni zbierzemy na to, to co dobre. Super smartfona, takich super smartfonów zamówimy, nie wiem, 1000 i może nam się udaje sprzedać. Diabli wiedzą, słuchajcie, przez to, że nie można znaleźć informacji sensownych, rzetelnych, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to prawda, czy to nie jest prawda. No dobra. W każdym razie w katalogu jest. Słuchajcie, dzisiaj trochę krócej, bo tu nie ma internetu, więc bardzo możliwe, że będziecie nas oglądać dopiero w niedzielę wieczorem. Przepraszam, ale takie warunki. Bo okazało się, że tu jest Edge. Może nam się uda coś wysłać, a jak nam się nie uda, to widzimy się w niedzielę, a jak nie, no to miłego weekendu Wam życzę. Miłego weekendu Wam życzę, przy czym nie wiem, czy przeżyjemy do następnej tygodniówki, bo tutaj co prawda organizatorzy nam mówili, że ta trasa jest rowerowa dla oldboyów, ale jak spojrzycie na te górki za nami, to
Ja nie wiem, czy my damy radę. Ja tak patrzę na tych tam innych kolarzy na dole. To jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy jeżdżą po prostu. My jeździmy rekreacyjnie. To są zawodowcy. No. Dokładnie. No dobra, może będzie fajnie, a jak nie, to żegnajcie. Było fajnie z wami. Miłego weekendu, życzymy wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy z Przesieki, do zobaczenia. Cześć. Mam nadzieję za tydzień. Hej. Cześć.